Witam w recenzji zestawów 75165 Imperial Trooper Battle Pack i 75164 Rebel Trooper Battle Pack. Słowem wstępu, nie zamierzam robić dwóch recenzji na takie małe modele, więc zrobię jedną na oba zestawy. Battle Packi są zestawami, które w założeniu mają małą konstrukcję i figurki, żeby stworzyć naszą armię. Zaczynamy od rebeliantów. Rebelianci na skład dostali taki zestaw, dostali taki mały śmigacz w kolorystyce metru green. Wygląda ciemno-zielono, taki piastrowy. Bardzo fajny, odwzorowany mały modelik. Tutaj widać, że ma wentylatory. Przypomina coś ze świata Gwiezdnych Wojen. I taką, takie okopy, wieżyczkę. Wieżyczka ma artykulację, a tego elementu nie było. To jest mój wymysł. Zrobiony z pozostałych elementów. Wieżyczka ma artykulację góra-dół, boki i stud footer. I zrobiłem go. Sama wieżyczka, no trudno o niej coś więcej powiedzieć. Jest mała, ale pokazuje to, co ma symbolizować. Przechodząc do figurek. Pierwsza figurka to jest biały, sfokusuje mi się to. To jest biały rebeliant. Mam w ręce, dzierży stud footer. Strasznie nie lubię tych blasterów, strasznie źle wyglądają. Od tyłu mam dosyć fajnie odwzorowany nadgaruch, jakąś tutaj torbę, albo... Torbę, albo jakąś zbroję bardziej. Hełm jest pospolity bardzo. Dalej jest, mówiąc troszkę, czarny rebeliant, ma on... Niektórzy dostali taki element do broni, żeby to wyglądało bardziej... Koksowo, że tak powiem. Czarny rebeliant ma zdziwioną minę. Ma on fajnie odwzorowaną kurtkę. Spodnie ma takie same jak poprzednik. Na tyle ma odwzorowane jakieś zapięcia. Dalej jest rebeliant z blond brodą. Ma on jasno kremową kurtkę, taką piastrową i brązowe nogi. Też ma tutaj taki sam nadruk jak na poprzednicy, tylko na brązowym. Brązowy. He? Masz maślany? Ale... Jest on bardzo wszyscy są dosyć podobni. Choć jako figurki każdy ma gdzieś swój urok. I ostatni to jest rebeliant z czarną brodą. Ma on taki kremowy ubiór, farokremowy. Ma on moim zdaniem taki najbardziej sympatyczny wyraz twarzy. Ma taki sam hełm jak poprzedni, tylko w innym kolorze. Jego poprzedniczowi tak samo jak jemu da się zdjąć te rodle i nałożyć tutaj, ale nie wygląda to zbyt dobrze. Ten zestaw składa się ze 120 elementów i moim zdaniem jest bardzo fajnym battlepackiem, ponieważ dostarcza czterech różnych figurek rebeliantów, małego fajnego śmigacza i... Małego fajnego śmigacza i wieżyczki. Fajne, jeżeli chce się robić jakąś scenę obronną rebeliantów przed Imperium. Właśnie Imperium. Zacznijmy od figurek
To jest najlepsze w tym. Dostaliśmy tu dwóch Death Trooperów. Innych niż w statku granicza, fokusuje się to. Chyba nie. To zaczniemy od innych turmowców, co potem do nich wrócę. To są, ci szturmowcy są strasznie pospolici, też mają te 100 footery. Nienawidzę ich, jak chyba już mówiłem. Szturmowcy mają główkę zwykłego klona. Taka mina wygląda, jakby nie wiedział, co się dzieje. W ich celności to bardzo możliwe. Fajny jest nadruk na nogach. Na tyle standardowy nadruk klony miał bardzo podobny. I hełm jest bardzo ładnie odwzorowany. Mogę go porównać chyba do starszego modelu szturmowca, że tak powiem. Widać postęp. Stawy szturmowcy nie mieli nadruku na nogach. Wracając do Death Trooperów, którzy nie chcieli mi się sfokusować. Sfokusowali się. Oni mają... Są... czarni, jak widać. Mają... Nowy elementem jest tors. Nadrukiem bardziej. Hełm jest taki sam jak u zwykłych Death Trooperów. Porównam go do Death Troopera ze zestawu Krenic Space Fatal. Ma zwykły blaster, jest, jak widać, bardziej napakowany. Ma też taką pelerynkę, której ten nie ma. I od tyłu niczym się nie różnią. Oboje mają taki sam nadruk jak poprzedni wtórmowcy. I przechodząc do najlepszej oczywiście części tego zestawu, czyli tego małego chodzika, który nie przypomina nic. Ale zaczynając od zalet. Ma artykulację pod się w nodze. Tu. 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 Może stać. Ma artykulację w tych wieżyczkach, w których ma też 100 footer 2. Jak mówiłem, nie przypomina on nic z Gwiezdnych Wojen. Może nic z Gwiezdnych Wojen. Nie przypomina on za bardzo jakichś imperialnych maszyn, AT-ST przykład. Jest to on, tutaj ma dziury zresztą. Dwie. Gdybym ja to miał nazywać, to bym to nazwał ATCT, All-Terrain City Walker. Nie, średni jest, już nawet w takiej wersji technicznej, gdyby szturmowiec miał tam siedzieć nawet. To trochę tak głupie, bo te maszyny z reguły nie są zbyt szybkie, a jest strasznie odsłonięty. Plus to, że sama maszyna jest strasznie gruba, że tak powiem, szeroka jest. A zestaw ten składa się ze 112 elementów, jest to o 8 mniej niż zestaw rebeliantów. No z tymi 8, te 8 elementów mogli dodać. Na nogach mogli coś zrobić, tutaj. Tyłu jest miejsce na broń. No jest to odwiedźcie dosyć. Chociaż trochę pohejtowałem maszynkę Imperium, to uważam, że oba battlepaci są świetne z powodu na figurki. Imperium jest Imperium, u nich się tworzy armia, u rebelii się bardziej tworzy. Trudno rebeliantów stworzyć armię, bo każdy rebeliant z reguły powinien. Wygląda inaczej, ja szturmowcy wyglądają wszyscy tak samo prawie.
Oba zestawy ze względu na figurki oceniam na dobre, a rebeliantom daję punkt z powodu na maszyny, które mają, bo wieżyczka i ścigacz wyglądają o wiele lepiej niż to coś. Ja się już z wami żegnam.